Cześć kochani, tu Hisia Larp and Beauty. Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz adwentowy z Glam Shopu. Ten z cieniami. Dostałam go na urodziny od mojego męża. Jeszcze urodzin nie mam, ale pozwolił mi go otworzyć wcześniej. Jupi! Z tego co mi wiadomo, w tym kalendarzu znajduje się 12 ultra pereł i 12 ultramatów, czyli nowe formulacje Glam Shopu. Jestem tego bardzo, bardzo ciekawa, jak będzie się tym pracować, więc nie tylko otworzymy ten kalendarz, ale też wykonam tymi cieniami makijaż. Nie wiem jaki, dlatego ubrałam czarny golf na wszelki wypadek. No i co? Zaczynamy! No to szukamy jedyneczki. Jedyneczkę mam tutaj. I wyciągam. Też sobie przygotowałam, tutaj już kupiłam pustą paletę, żeby je odkładać sobie od razu do palety. I kolor nazywa się Czeko Czeko. Czeko Czekolada. No i faktycznie jest to cień taki brązowy, no jak czekolada, ewidentnie. Nie będę jeszcze robić swatchy, zrobię je na samym końcu. No i szukamy dwójki. Dwójkę mamy tutaj. Puszek. Puszek. Uwielbiam nazwy tych cieni z Glam Shopu, jak Hania je nadaje. No są cudowne. To wyrzucamy. No i puszek jest błyskiem. Jest to jasna baza i taki złocisto-zielony błysk. Tutaj niestety nie będę w stanie Wam go pokazać. Będzie się odbijać światło. Pokażę potem na swatchu. Idziemy do trójki. Trójeczkę mamy tutaj. I w trójeczce są sople, czyli bardzo zimowo. Już się bałam, że nie będzie żadnego matu podłóg brwiowy. A proszę bardzo, mamy jaśniutki beżyk. Ekstra. Bardzo mnie to cieszy. I obok mamy tutaj czwóreczkę. Otwieram czwórkę. Na prywatkę. Trochę mi to się kojarzy z czasami PRL-u, bo wtedy się chyba chodziło na prywatki. No i tutaj mamy taki brąz z poświatą. Ciekawy. A nie mam. Fajnie, że jest także na przemian. Matowy, błyszczący, matowy, błyszczący. Jedziemy z piątką. Piątkę mamy u góry. I piątka to jest ładny szary. No zobaczymy, czy jest ładne. No, muszę powiedzieć, że jest bardzo fajny, taki idealny w załamanie powieki. No, póki co bardzo mi się podoba. Póki co powstaje mi taki neutralny makijaż. Mam nadzieję, że będzie coś koloru, bo wiecie, że ja kolory bardzo lubię. Więc idziemy do szóstki. Ja już widzę wyjeszczenie. Nieświęty. No, święta to ja nie będę z używaniem go. Bo kolor jest czerwony jak moje włosy! Cudo! Cudo matowy czerwony. Takiego potrzebowałam. Idealny będzie na pyrkon do mojego sukuba. O tak. Haniu, uwielbiam Cię. No i przechodzimy dalej. Szukam siódemki. Mamy siódemeczkę. I siódemeczka to jest Pan Poważny. I Pan Poważny jest takim brązem z lekką poświatą, jakby błękitną trochę. No jest taka fioletowa troszeczkę ta poświata. No zobaczymy. Mamy błysk. To ósemka. Dziś są moje urodziny. 8 grudnia. Zobaczymy, co Hania mi przygotowała na te moje urodziny. Hania jakby czytała w moich myślach po prostu. Bo jest to kolor ornament. I patrzajcie na to złoto. A! Cudowny. No po prostu piękne, piękne złoto. Po prostu. A! Jeszcze nie mogę doczekać następnych. No na razie rewelacyjnie, naprawdę. To dziewiątka. Festiwalowy. Jaki to będzie festiwalowy? O, jaki piękny odcień fioletu, no cudo, taki różofiolet, taki, a, taka trochę fuksja. To jest zdecydowanie coś w moich kolorach. Wiecie, że ja kolorki lubię,
więc ekstra. No i przechodzimy tutaj do rzędu, którego jeszcze dzisiaj nic nie mieliśmy, czyli do dziesiąteczki. Miss. Jest to piękny, wrzosowy odcień, taki wrzosowo-fioletowy, błyszczący. No, kusi, kusi bardzo. No, zresztą zobaczcie. Ten i ten. Rewelacja. Jedziemy dalej. Szukam jedenastki, szukam jedenastki. Jedenastka tutaj w tym ostatnim rzędzie. To jest, z niego też jeszcze dzisiaj nic nie było. Zobaczmy, co się kryje pod jedenastką. Świecki. Ciekawe, jaki to będzie świecki. O, jaki piękny. Jest to taki brzoskwiniowy różyk, ale taki naprawdę idealny w załamanie powieki. No po prostu cudo. Piękny, taki delikatny, taka trochę blada brzoskwinia, ale trochę bardziej w beż niż w róż. Jest nieźle. Rewia. Patrzcie na to. Miedziane złoto, ale taka normalnie po prostu cieniowa miedź. No, rewelacja. No, Haniu, dajesz czadu. To co? Trzynastka. Czy pechowa? Zobaczymy. Galówka. Jaka ta galówka jest? Galówka jest ciepłym brązem z taką nutą pomarańczu. Ciekawy. Taki ocieplający. Ładnie to wygląda. Czternastka. Zobaczymy, co Hania przygotowała na urodziny mojego męża. My jesteśmy dwa strzelce w domu. Cud, że się jeszcze nie pozabijaliśmy. I mamy świetlika. Jest to beżowa baza ze złotą drobiną. Muszę powiedzieć, że one są prawie jak turbopigmenty, te ultraperły. No, tylko takie drobno zmielone. Jedziemy z piętnastką. I piętnastka to jest kolor szefuncio. Szefuncio też jest ciepłym, pomarańczym, ale jest już jaśniejszym, takim z żółtym. Teraz szesnastka. I w szesnastce mamy pył księżycowy. No, patrzymy, co to jest za pył księżyc. O rany. Kurczę, nawet Wam nie będę mogła pokazać tego koloru, bo on jest tak błyszczący. To jest taka pudrowo-różowa baza i do tego jest niebieska poświata. No, wygląda epicko. Też bardzo fajny będzie do wewnętrznego kącika. I jedziemy z siedemnastką. I w siedemnastce mamy sasankę. Bardzo przypomina orchid, ale jest cieplejszy, zdecydowanie cieplejszy. No, rewelacja. Tutaj Wam pokażę te fioletowe. Widzicie? To jest taka bardziej fuksja. To jest ewidentnie fiolet. W osiemnastce kryje się hitowy. Hitowy. Jaki jesteś hitowy? On mi przypomina bardzo kolor w puszczy. Jest taki zielony, taki zgniło-zielony z połyskiem złotym. No, cacy, cacy. I w dziewiętnastce mamy królową pszczół. No to zobaczymy, jaka ta królowa pszczół jest. To, co tygryski lubią najbardziej. Wiecie, że ja bardzo lubię sobie rozcierać różne cienie żółtym. I mam w końcu piękny żółty. Jest chłodniej, jest zdecydowanie chłodniejszy niż ten z krem bananowy. No, na razie nie ma żadnego cienia, który bym miała, tak? Więc ewidentnie Hania mówiła prawdę, że są to nowe, zupełnie nowe cienie. No i jedziemy z dwudziestką. Zostało już tak mało. I w dwudziestce mamy balangę. Piękny. Po prostu piękny, taki. No, mi się to kojarzy z trzonkami Pensley Royal, ewidentnie. No, bardzo, bardzo ładne. Jest trochę podobny do jednego z turbopigmentów, chyba jego wysokość, ale to nie jest turbopigment, tylko ta ultraperła. No, ale jest piękny, naprawdę piękny. Czyli mamy coś też w niebieskim. Rewelacja. Pod 21 mamy fioletowy róż. Czyli mamy kolejny fiolet. Ale uroczy. On trochę wygląda jak wrzosiec, ale jest bardzo, bardzo ładny. Taki brudny, różowy. Taki, no, faktycznie fioletowy róż jest to dobra, dobra nazwa. Chyba, o, zobaczcie, jaka fajna nam się paleta robi tutaj z tych fioletów.
Zobaczymy, co Hania mi przygotowała na imieniny. Bo honoraty jest 22 grudnia. Rio. No to mamy karnawał w Rio. I no mamy ultra perłę. Ona tutaj na podglądzie wygląda troszkę jaśniej, bardziej jak laguna, ale jest ciemniejsza od laguny, od turbopigmentu laguny. I w 23 mamy balonówkę. To jest taki łososiowy kolor. No nie mogę tutaj w światło mi... O. Może w palecie będzie lepiej go widać. Ja też Wam pokażę wszystko też na swatchach. I szukam ostatniego okienka. I 24. Ostatnie. Satelita. I satelita jest na ciemno-beżowej bazie. Takim złotem z połyskiem lekko zielonym. Bardzo przypomina mi turbopigment złotówkę. Ale to bardzo dobrze, bo ja ten turbopigment bardzo lubię. Jak widać, mam całe łapki w brokacie. Tutaj, żeby Was nie oszukiwać. Wszystko puste, puste. To ja idę wyczyścić łapki. Pójdę też po chusteczki, żeby Wam porobić swatche. Zaraz wracam. Łapki czyste. Więc skoro mam łapki czyste, suchutkie, to będę Wam tak może pokazywać te swatche. Najpierw Wam pokażę tą piękną paletę. No, ja jestem zachwycona. No, te kolory są rewelacyjne. Teraz je ładnie widzicie wszystkie. Ale Wam trochę bardziej zbliżę. O, tak, żebyście ładnie wszystkie widzieli. O, że jest w czym wybierać. Wam muszę powiedzieć, że będę miała problem, co Wam pokazać. Czy zrobić coś neutralnego, czy zrobić coś bardziej szalonego. Bo te cienie wszystkie są piękne. No, ale może swatche mi trochę pomogą. No, muszę powiedzieć, że fajne, fajne. Ja, tak jak wspominałam, swatche robić nie umiem, więc nie wygląda to tak jak u wielu innych youtuberek, ale chciałam Wam po prostu pokazać tak, o, swatche. Ale pamiętajcie też, że swatche nie świadczą o jakości cieni, bo znam cienie, które są rewelacyjne na swatchach, a na powiece dają kupę po prostu. Pasę już mam nałożoną, jest to Zoiva. I stwierdziłam, że wezmę, zrobię makijaż taki w kolorze fioletowym, ponieważ jak wiemy, fiolety jest najtrudniej stworzyć. Może trochę przełamię żółcią, żeby zobaczyć, jak te cienie się sprawdzają. Zaczynam od pędzla takiego zbitego, płaskiego, jest to O102 z Glam Shopu. I nałożę podług brwiowy, ten najjaśniejszy kolor, to był Sople. Żeby rozjaśnić przestrzeń pod łukiem brwiowym. Oczywiście najpierw zrobię jedno oko w kamerze, drugie poza kamerą. No jak widać, tutaj z pigmentacją tutaj nie ma problemu. Cień się pięknie transferuje na powiekę. Oczywiście wiem moje niewyregulowane brwi, ale dopiero w tym tygodniu idę na regulację. Nie chcę sama przy tym grzebać. A z takim puchatym pędzlem z setu złotego nałożę ten taki wrzosowy odcień. Zawsze staram się brać minimalne ilości, bo te cienie są pięknie napigmentowane, ale nie jest to trudna pigmentacja. Więc to się, tak jak widzicie, ładnie rozciera. No i jakość Glam Shopu jest mi znana, tych cieni, więc nie bez powodu poprosiłam na urodziny właśnie o ten kalendarz adwentowy, bo po prostu wiem, że jest to dobre i że się sprawdzi. Teraz takim bardziej precyzyjnym pędzlem będę nakładać ten jaskrawy fiolet. No zobaczcie to. Ja ledwo dotknęłam.
ma trochę bardziej puchaty pędzel. To jest o 107 z Glam Shopu. I sobie to rozetrę. Wiecie co? Wezmę sobie też taki pędzel z P64 z Hulu i nałożę w tą wewnętrzną część tego brzoskwiniowego. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądać z tym twistem. O, tak. Ślicznie. Bardzo fajny jest ten brzoskwiniowy cień, taki łososiowy. I teraz wezmę też pędzel taki precyzyjny P38 i nałożę ten tutaj burgundowy. Zewnętrzny kącik. O rany. Ale on jest napigmentowany. Już mi się zaczyna klarować, co chcę wykonać. Ten burgund jest cudowny. Moja siostra byłaby w nim zakochana. Ona uwielbia takie kolory. Oczywiście ona by go nałożyła dużo mniej niż ja, tylko raczej by było u niej to lekkie wzmocnienie zewnętrznego kącika, ale na pewno by jej się spodobał. Ciekawe, czy będzie można kupić te cienie pojedyncze, bo na pewno ona byłaby z takiego właśnie tego jednego cienia na pewno zadowolona. Bo zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja naprawdę się nie męczę, ja się po prostu bawię, bo to jest tak przyjemne. No rewelacja. Już mam pomysł, co będę chciała zrobić. Wrócę sobie do tego brzoskwiniowego. Sobie go tutaj jeszcze wzmocnię. W tej części. Już mam pomysł, co chcę zrobić. Bo to jest najgorsze, że jak się dostanie cienie i tak, co ja mam z tym zrobić? I tyle pięknych kolorów, a ja nie wiem, który wybrać. No, zrobimy sobie coś taki myk, że tutaj ten fiolet, ten intensywny, taki, na kolorze z tej strony, a tamtą zostawimy taką burgundowo-czerwoną. To ewidentnie nie będzie dzienny makijaż, od razu was uprzedzam. Chociaż chyba mogliście się spodziewać, jak chwyciłam za ten burgund. No zobaczcie, jak one się pięknie przenikają. Ja tu się nic nie męczę, naprawdę, ja się nic nie męczę przy tym. Rewelacja. A zwracam do tego puchatego i tego fioletu, takiego, który używałam na samym początku, i jego tutaj wzmocnię. To ładnie się przechodziło. Teraz zrobię coś, czego się po sobie nie spodziewałam, ale strasznie jestem ciekawa, jak to wypadnie. Po prostu jestem ciekawa. I wezmę płaski pędzel i ten czerwony, ten nieświęty, nałożę tu. I od razu też na dół. Trochę się osób pojawił, ale ja nie strzepałam pędzla. Zresztą nie po to robię oczy najpierw, żeby się nie musić takimi rzeczami przejmować. Wracam do burgundu. Tutaj tak troszkę mieszam.
miałam żółty wykorzystać. Właśnie sobie przypomniałam o tym żółtym, ale nic się nie martwcie, coś na niego wymyślę. Będzie żółty, będzie żółty. Musi być. Go tutaj wpakujemy. Zrobi się troszkę bardziej pomarańczowy niż żółty. Normalnie żal będzie nakładać błyski. Bo zobaczcie, jak to się pięknie wszystko przenika przez siebie. No, rewelacja, po prostu rewelacja. No ale muszę nałożyć jakieś błyski, no przecież to ma być świąteczny makijaż. Ja muszę mieć jakiś błysk. Nie chcę. No ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Wezmę z setu fioletowego pędzel i wezmę to żółte złoto. My spróbujemy, mam nadzieję, że to nie zniszczy, tutaj na to załamanie, o ten fiolet taki. Może jeszcze ciut tego oranżu dorzucę na ten czerwony, żeby coś tu się jeszcze zadziało. O. Wracam do tego brzoskwiniowego. Jeszcze go sobie tutaj tak dodam. Przeczyścimy sopelkiem. I myślę, że nie będę nic więcej dokładać, bo zaraz to pojawi się znowu 30 cieni w moim wykonaniu. Ale myślę, że to będzie wystarczające. To co? Robię drugie oko poza kamerą. Witam Was z powrotem. Jak widać, już mam dwoje oczu zrobione. Dodałam jeszcze kreskę eyelinerem. I eyeliner to jest z Eveline, ten złoty. I nałożyłam na linię wodną kredkę z NYX'a, taką żółtą. I przybrudziłam ją, przyciemniłam tym żółtym cieniem, który nakładałam w wewnętrzne kąciki. Na twarzy mam nałożone już bazy. Pierwsza baza no to jest ta baza ze Smashboxa, którą nakładam na całą twarz. NYX Angel Whale na część strategiczną. I pod oczy baza z Paese. I dzisiaj użyję sobie podkładu z Eveline Selfie Time. I dodam do niego rozświetlacz z Rosie. Zobaczymy, czy się da bardziej go rozświetlić. Puder mi się, ten podkład bardzo mi się fajnie sprawdził. Film dopiero będzie na kanale z testem, bo jeszcze go nie zmontowałam, ale jest naprawdę fajny podkład. W życiu bym nie powiedziała, że ten podkład kosztował mnie 15 zł, naprawdę. A chcę zobaczyć, jak się właśnie sprawdzi z rozświetlaczem, czy będzie on miał właśnie takie bardziej fajne, świetliste wykończenie. Czy się z nim polubi. No i nakładamy. Ja mam kolor 03. Jest kolor wanila. I oczywiście gąbeczka z Glam Shopu. Jak widać, ten podkład można budować. Żeby go dokładam tam, gdzie mi go potrzeba więcej. Bo przy dodaniu do niego rozświetlacza, no to wiadomo, trochę stracił na kryciu. Więc sobie go dobudowuję. Jest to fajny, nie zastygający podkład. On jest taki nawilżający, że krycie ma dobre, ale właśnie nie zastyga, więc trzeba go utrwalić pudrem. Ale ja sobie bardzo go chwalę właśnie z racji tego, że można z nim długo pracować. Ja lubię podkłady, jeżeli można właśnie z nimi trochę dłużej popracować, bo ja lubię sobie tu doklepać, tam doklepać. O, trochę jeszcze moje uszka. Jeżeli podobają Wam się moje świąteczne reniferowe kolczyki, to można je dostać w Pepco. Ostatnio miałam takie śnieżynki na filmie, to też były z tego zestawu. Jeszcze mam Mikołaje i trzy pary kolczyków kosztowały mnie, uwaga,
całe 5 zł. Więc polecam, jeżeli szukacie jakichś fajnych świątecznych kolczyków, to jak najbardziej zapraszam do Pepco. Tam jak najbardziej są. Mają dwa rodzaje zapięć, metalowe i silikonowe, więc kto co woli, ja dzisiaj akurat mam te silikonowe. Podkład nałożony, skóra jak widać ma fajny, taki świetliste wykończenie, bardzo takie lubię. Można go nakładać, ten podkład, też jako korektor, ale ja mam inny korektor dzisiaj do przetestowania. W związku z czym nie nakładałam go pod oczy. No i przetestować będę chciała dzisiaj HD Concealer z Golden Rose. Ja mam go w numerze 05. Ma taką gąbeczkę, pewnie się jej niebawem pozbędę, bo ja takich gąbeczek nie lubię. Nie dałam go dużo. Jeśli mam jeszcze trochę podkładu na gąbce, to powinno się ładnie wszystko połączyć. Teraz zobaczymy. Jest całkiem spoko, może jeszcze sobie go trochę dołożę. Myślę, że tak jest wystarczająco, nie chcę dawać za dużo. I utrwalimy korektor pod oczami pudrem z Henn. Całą resztę twarzy nałożę nowy dla mnie puder z Bel Hypo Allergenic. Ja go mam w kolorze numer 2. To jest taki, że ma lusterko, ma miejsce na puszek, no i kompakt. No ja puszku nie będę używać, użyję pędzla. Jest to pędzel T119 z Glam Shopu. Podkład utrwalony. No i oczywiście nie może się obyć bez Nude Look. Wiecie, że kocham ten puder. Uwielbiam jego wykończenie. Bo on troszeczkę przyciemnia, trochę rozświetla. A ja lubię rozświetlone makijaże. Widzicie, jaka skóra jest błyszcząca? Teraz przejdziemy do bronzera i tutaj nałożę go takim dużym pędzlem i będzie to Maybelline City Bronzer w kolorze Medium Cool 200, taka klasyczna mleczna czekolada. Ci, co mnie oglądają dłużej, będą wiedzieć, że dla mnie ważniejszy niż bronzer jest róż. Dzisiaj użyję brązu z Sensik. Jest to kolor 204 Fire. I jako rozświetlacza dzisiaj użyję sypkiego, tego z Inglota, z serii atomówkowej. Ja mam go w kolorze 01. I zrobię kredką z Golden Rose Brow Liner. I ja mam go w kolorze 101. Najpierw sobie troszeczkę wyczeszę włoski do góry. Szal do brwi z Golden Rose.
Jeżeli Was ciekawi tusz do rzęs, jaki użyłam, to był to z Goszak Kachiwa Eyes. Bardzo fajny tusz. No i co? Czas na usta. Myślę, że na usta nałożę taką nudziakową pomadeczkę. To jest Matte and Nude Velvet Lipstick z Belle Hubo Allergenic. Ja mam go w kolorze 02. I na tą pomadkę jeszcze nałożę trochę błyszczyka z Eveline. To jak widać jest już ubrudzone czerwonymi pomadkami. Trochę dało tego tej czerwieni, więc nie jest już taki bardzo nudziakowy, tylko taki delikatniejszy. Jeszcze wezmę troszeczkę tego łososiowego. Sobie tą dolną powiekę rozblenduję. No i mgiełeczka. I tak prezentuje się skończony makijaż. Jak Wam się podoba? Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona. Jeżeli będziecie chcieli więcej makijaży tą paletą, która powstała z tego kalendarza adwentowego, koniecznie dawajcie mi znać. Na pewno jeszcze coś zrobię tymi nudziakami. Pewnie wykorzystam też te niebieskości, jak będę robić coś bardziej szalonego. Muszę powiedzieć, nie są rewelacyjne. No, jakość glam shopu, jak zawsze, daje radę. Jest cudowna. Te cienie są aksamitne, super się nimi pracuje, bardzo dobrze, rozważnie są napigmentowane maty, że nie są przepigmentowane, że nie ma problemu z ich rozcieraniem, rozcierają się wręcz same, cudownie się przenikają, co widać choćby pomiędzy tym łososiem a tym fioletem, no rewelacja. Po prostu sama nie wierzyłam, jak wybrałam kolory do tego makijażu, że nawet ta czerwień to się ładnie wkomponowała i to wszystko ładnie ze sobą pasuje. No jakość glam shopu wychodzi z tych cieni po prostu. Te ultra perły są rewelacyjne, to jest już na skraju prawie że turbo pigmentów. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No muszę powiedzieć, że makijaż jest ciekawy, fajny. Ja się przy tym makijażu nie zmęczyłam, dobrze się w nim czuję. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Mi się też podoba to, jak wygląda moja skóra przy tym podkładzie. Fajnie, że dodałam tego rozświetlacza, jest taka świetlista, wygląda zdrowo. To polecam Wam naprawdę ten podkład. Oczywiście bez rozświetlacza wygląda bardziej matowo, ale też nie jest to taki tępy mat, tak? Że polecam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak Wam się podobało, to koniecznie pamiętajcie o łapce w górę. Piszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym makijażu. Jeżeli macie jakieś uwagi, to koniecznie mi dajcie znać. Bardzo się cieszę, że komentujecie moje filmy, że oglądacie je. I pamiętajcie, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, jest taki czerwony przycisk. I wtedy nie przegapicie żadnego filmu, bo wiecie, że u mnie to jest, w różne dni są wrzucane te filmy, że staram się przynajmniej jeden tygodniowo, ale są w różne dni, więc dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka, jeżeli na przykład wciśniecie taki czerwony dzwoneczek. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!